Opuszczamy stolicę Estonii Tallinn, kierując się w stronę Narwy. W Narwie przekroczymy estońsko-rosyjską granicę. Jedziemy teraz przez wschodnią, bardziej nowoczesną część miasta. Stare miasto z wieżą kościoła świętego Olafa zostaje za nami. Mijamy zrekonstruowany kompleks biznesowy Triumf Plaza, a za nim nowy, 7-piętrowy budynek biurowy Zenit Arimaja, zbudowany w 2018 roku. Po prawej stronie widoczny jest oddział fińskiego domu towarowego Stockmann. Skręcamy w lewo w stronę Narwy. Opuszczamy już miasto, wyjeżdżając na jego peryferię. Pojawiły się wody Zatoki Fińskiej. W tym miejscu droga do Narwy zbliża się najbardziej do jej brzegu. Przejeżdżamy teraz przez rzekę Purstę, która tu płynie spokojnie, choć w górnym biegu ma charakter rzeki górskiej. Estonia bogata jest w łupki bitumiczne. Wydobywane są metodą odkrywkową. W oddali widać hałdy łupków wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej, która pokrywa ponad 90% potrzeb Estonii. Przejeżdżamy między jeziorami Sotke i Uleminę w pobliżu miejscowości Silamiae. Miasto zamieszkują głównie Rosjanie. Było to za czasów radzieckich miasto zamknięte ze względu na fabrykę chemiczną produkującą pręty paliwowe i materiały nuklearne dla radzieckich elektrowni atomowych. Wjeżdżamy do Narwy, miasta graniczącego z rosyjskim Iwangorodem. Za czasów radzieckich oba miasta miały wspólną infrastrukturę. Narwa jest najbardziej wysuniętym na wschód miastem Estonii. Leżący na drugim brzegu rzeki Narwy Iwangorod w latach 1920-1944 należał do Estonii. Oba miasta były etnicznie estońskie. Obecnie po powojennych wysiedleniach Estończyków ludność rosyjska stanowi znaczną większość populacji. Estończyków zatrudnionych głównie w administracji jest zaledwie 4%. Dojeżdżamy do granicy. Granicę z Estonią stanowi rzeka Narwa. Ponieważ miasto miało niegdyś strategiczne znaczenie, toczyły się o nie walki. Najpierw Narwę zdobyli w XIII wieku Duńczycy. Potem był tu inflancki zakon rycerzy Chrystusa, Szwecja i Rosja Carska, której wojska ostatecznie zdobyły Narwę w 1704 roku. Duńczycy zbudowali w XIII wieku na zachodnim brzegu rzeki Narwy zamek Hermana w celu ochrony wschodnich granic. Po przeciwnej stronie wielki książę moskiewski Iwan III wzniósł w 1492 roku twierdzę, która przechodziła raz w ręce Szwedów, raz Rosjan. Ostatecznie obie twierdze przestały mieć znaczenie strategiczne po wojnie północnej, a Iwangorod stał się przedmieściem Narwy. Twierdza Iwangorod mocno ucierpiała podczas II wojny światowej. Przed odwrotem w lipcu 1944 roku Niemcy wysadzili w powietrze 6 wież narożnych i duże części murów. Zanim wyjechaliśmy na drogę do Petersburga, sporo czasu zajęła nam odprawa paszportowa i celna. Pierwszą miejscowość Zariecie mijamy po upływie ponad 2 godzin od czasu przejazdu mostu granicznego. Przejeżdżamy przez rzekę Ługę obok miejscowości Kingisepp. Rzeka płynie w tym miejscu już przez obwód leningradzki. Wjechaliśmy na przedmieścia Sankt Petersburga. Przejeżdżamy przez Krasnoje Sioło,
44-tysięczne miasto leżące w granicach Petersburga. Krasnojesiło założono na początku XVIII wieku. Na rondzie o średnicy 90 metrów wznosi się łuk zwycięstwa zbudowany na 70-lecie zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Łuk ma 24 metry wysokości i 20 metrów szerokości. Łuk wyłożony karelskim granitem zaprojektował architekt Władimir Popow i rzeźbiarz Borys Pietrow. Teściowe, o czym świadczy ta reklama na autobusie, nie mają lekkiego życia również w Rosji. W Nowogorełowie wyjeżdżamy na obwodnicę Petersburga. Czteropasmowa obwodnica pozwala przyspieszyć tempo dojazdu do hotelu. Niestety, mimo początkowego dobrego tempa, trafiamy na roboty drogowe i wleczemy się w długim korku. A to słynne petersburskie białe noce. Słońce wisi jeszcze nad horyzontem. Zajdzie o 23.53, a wzejdzie o 5.06. Niektórzy mogą się czuć rozczarowani, że słońce nie świeci przez całą dobę. Do hotelu Białoje Dyrjewo docieramy o godzinie 23, kończąc trzeci dzień wycieczki. Na ulicach jest jeszcze jasno.